Powiem tak, 15 tysięcy polubień i kasuję Mewtwo, bez jaj, bez jaj. Także siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Udało mi się zrobić taska na Mewtwo, także w tym momencie widzicie na ekranie walkę z Giovannim, a zaraz zobaczycie, jak łapię swojego pierwszego Shadow Mewtwo, którego mam nadzieję, że skasuje. Ale okej, jeśli chodzi o walkę z Giovannim, tutaj użyłem swoich Darkrai, w sumie taki team comp był polecany, więc po prostu to wykorzystałem, bez żadnego problemu zjechałem Giovanniego. Jeśli chodzi o samo łapanie Mewtwo, to te Shadow Pokémony się troszkę gorzej łapie, no i nie złapałem, to znaczy źle rzucałem na samym początku, ale okej. Grunrze, Shadow Mewtwo złapany, jest wpis do Pokédexa, zaraz przejdę i tutaj do giereczki i pokażę, jak wygląda jego IV, co ma najlepsze, także chodźmy, zobaczymy, jak to tutaj, kurde, wygląda. I też to nie będzie dzisiaj taki długi odcinek, póki co ustawiłem sobie Mewtwo na bady, a niech, kurcze, będzie, niech będzie tutaj na bady. I tak, zobaczmy w ogóle na niego, jak ten Pokémon wygląda. A więc 903 CP. Oczywiście nie oczyszczamy Mewtwo, bo się w ogóle nie opłaca, a co dopiero go kasować, no ale wiecie, o co chodzi. Jeśli chodzi o ulepszanie, no to jeśli nie zrobicie progu łapek, no to wymaksuję go. Póki co 210 tysięcy Stardustu jeszcze nie mam, bo ostatnio wydałem 500 000, 234 candy do Mewtwo. Oczywiście mam te kolorowe, kurcze, cukiereczki, więc tego mogę użyć w każdej chwili. Tego mam 200, miałem chyba ponad 500 ostatnio. Okej, ale zużyłem po prostu, nie? Spójrzmy na IV. To jest ogólnie dwie gwiazdki. Z tego, co pokazywała mi aplikacja, jakieś 63-67%. Coś takiego, kurczę, było. Defense max, HP słabe, ale atak też no słaby, w sumie prawie na równi z HP, ale jeśli chodzi o atak w Shadow Pokémonach, to tam jest plus 20% do ataku. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o tym Mewtwo, czy on jest taki dobry, czy on jest taki słaby, bardzo, bardzo słaby, czy jednak jest, kurczę, taki mocny. No wiadomo, najmocniejszy to byłaby Seta, nie? To byłaby taka potężna Seta. Jedyne, co ratuje właśnie tego Mewtwo, to jest, kurczę, ten defense, nie? Że jest na maksa tutaj. I tak to, kurczę, wygląda. Dzisiaj nie będzie długiego odcinka. Miałem zjać tego Snorlaxa, ale nie mam kontry na niego, więc sobie go po prostu odpuszczam. Nie mam kontry. I powiem wam tak, że już go raz próbowałem zjechać i nie udało się go zjechać, kurczę. To się chyba bije Machampami, w ogóle Pokemonami właśnie takimi typu fight, czy jakoś tak czytałem. Bo przeważnie jak mam coś rajdować, to czytam o tym w necie, co jest, kurde, najlepszą kontrą. Shadow Mewtwo złapany, także nice. Like w górę, 15 tysięcy lajków. I co? I kasujemy Mewtwo. A dlaczego to robię? No bo tak, po prostu, o, taki mam kaprys i po prostu skasuję Mewtwo. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę. Krótki odcinek na temat Shadow Mewtwo, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, siema, yo! Jeszcze jak to nagrywałem, to dostałem zapro na rajta, więc to jeszcze nie koniec odcinka. Jeszcze zrobimy sobie jedną lugię dodatkowo i po tej lugi to już będzie koniec. No chyba, że dostanę kolejne zaproszenie. Miałem już nie rajdować, miałem zaczekać do Raid Hour'a, a póki co zbijamy jeszcze tą, kurde, lugię. Może nawet Shiny będzie albo Seta. Skoro dzisiaj Mewtwo, no to dzisiaj może jeszcze Seta. Lugia, Shiny, także trzymajcie kciuki, to jest mój 18 rajd już na Lugię. Fajnie się rajduje, powiem wam, że właśnie w Pokémon GO jest fajne to, że są te rajdy, nie? To jest takie ciekawe i według mnie też fajnie by było, gdyby koszt tutaj rajdów został troszeczkę zmniejszony, tych zdalnie, nie? To wtedy by, kurde, się dopiero biło, ja pierdziula. Dobra, zobaczmy, tutaj poleci. No i Lugia już zjeżdża, bez rejoina. Także łatwo poleciało. 8 osób. Pozdrawiam wszystkich z rajda. Fajnie tutaj pykło. Zobaczymy, co to będzie za sztuka. I to już będzie koniec odcinka. To już będzie koniec odcinka, serio. Serio wam mówię. Także no. Szybki, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Ciebie i twoją ekipę całą. Dobra, revive. O, Rare Candy się przyda. Także do Mewtwo w razie W. Co tutaj będzie? A zwykła sztuka, 2078 CP, nie wierzę. Okej, okay. Lugia złapana, 18 sztuka? Coś takiego.
Wcale bym się nie zdziwił, gdybym miał max ataku, nie? Nie, ale to ma defens dobry. Wymaksowany. Także nie ma kurde... Nie ma kurde źle. Jeszcze sobie tutaj zobaczymy na taska. Może będzie jakieś Pokémon do zapania. Nie, muszę zrobić trade'a. Dobra. Także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam wszystkich. To już jest ostateczny koniec. Ale czekajcie. Nie jeszcze. Bo Marcinowski Boski mnie zaprasza. Kurde mać, zobaczymy. Aj, nie mogę wbić na tego rajda, więc już oficjalnie koniec. Siemano.